Witam. Dzisiaj pokrótce postaram się przedstawić najsmutniejsze historie w uniwersum Naruto. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy muszą mieć smutne życie, że oddają hajs jakimś youtuberom z internetu. Na początku dodam tylko, że to nie jest żadnego rodzaju ranking. Przedstawię tutaj tylko kilka historii, które moim i waszym zdaniem są po prostu smutne. Nie będę oczywiście przedstawiał wszystkich z nich, bo prawie każda postać w Naruto ma jakieś smutne backstory. Na przykład rodzice Sakury, że urodziła im się taka córka. No, to tyle, lecimy. Gość ogólnie całe życie był marionetką, ponieważ gdy był bardzo młody, Madara przeszczepił mu Rinnegana, o którym nie wiedział ani on, ani jego rodzice. Następnie podczas II Światowej Wojny Shinobi, rodzina Nagato schroniła się w domu, ale Shinobi z Konohy w samoobronie instynktownie zabili jego rodziców, co ten widział na własne oczy i pomścił swoich rodziców właśnie za pomocą Rinnegana. To dopiero początek jego życia, a chłop już dwukrotnie został skrzywdzony przez Konohę. Następnie już jako sierota nikt nie chciał mu pomóc, nie dał schronienia ani pożywienia, aż zemdlał z głodu. Później spotkał Jiraiya i pozostałych Saninów i można powiedzieć, że od tego momentu przez najbliższe lata jego życie stało się lepsze. Razem z przyjaciółmi założyli Akatsuki, jeszcze te o dobrych intencjach, ale oczywiście Hanzo i Danzo znowu ich wykorzystali, a więc i Nagato, który widział śmierć swojego przyjaciela na własne oczy i jakby tego było mało, to Obito i Zetsu również wykorzystali sytuację i zabili resztę ich bandy. To doprowadziło do kolejnego załamania, przywołania Gedo Mazo i w końcu ograniczenia mobilności praktycznie do zera. W ten oto sposób powstał Pain, co już samo dużo mówi, że gość dosłownie miał ksywkę Ból. I choć na jego końcu tak no jutsu Naruto zadziałało, a Nagato się zmienił, to całe jego życie było ciągłą męką. Wiem, że są i tacy, którzy Hinatę uwielbiają i tacy, którzy jej nie cierpią, jednak mnie jej historia urzekła. W bardzo młodym wieku chciał ją uprowadzić ninja Kumogakure, co się nie udało, ale między innymi przez tą sytuację Neji ją i cały trzon znienawidził, co później również będzie miało na nią bezpośredni wpływ. Następnie jej własny ojciec po prostu ją olał i traktował jak zero, dlatego że ta nie była w stanie udźwignąć ciężkich treningów i miała raczej nieśmiałą naturę, co także nie pomagało surowym ojcem, który to upodobał sobie bardziej utalentowaną córkę. Hanabi. Następnie, tak jak już mówiłem, Neji ją wręcz zmasakrował i prawie zabił na kwalifikacjach egzaminu na Chunina. Do tego wszystkiego ja osobiście bym dodał jej cały friendzone z Naruto, jako że była w beznadziejnej sytuacji. Z jednej strony na jej niekorzyść działała jej nieśmiałość, co jestem w stanie zrozumieć, sam kiedyś byłem jeszcze bardziej nieśmiały niż ona, a z drugiej strony simpowała do gościa, który był kompletnie ślepy przez lata i nawet nie zdawał sobie sprawy, że Hinata się w nim buja. Jak dla mnie, smutne. Jest to kolejna marionetka Madary. Obito od początku życia musiał się mierzyć z Kakashim, który to był pod każdym względem lepszy, co jeszcze nie jest aż tak smutne, ale gdy nastąpił dzień, w którym przygniótł go głaz, wszystko się zmieniło. Już samo to, no co by tu dużo nie mówić, nie jest to najlepszą rzeczą, jaka mogła się człowiekowi przytrafić, a to dopiero początek. Obito później był wielokrotnie wykorzystywany przez Madarę, począwszy od momentu, w którym przyczynił się do śmierci Rin, czyli bardzo ważnej postaci dla Obito i dopilnował, aby zobaczył on, jak ta umiera z ręki Kakashiego. Potem przez lata musiał on przywdziać maskę, zmienić tożsamość, wykorzystywać ludzi, a w końcu wywołać wojnę, która miała zapobiec smutnym historiom takim jak jego. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że to by się nie wydarzyło, gdyby Madara nie miał w tym interesu, bo mógł po prostu dać mu umrzeć pod skałą i szczerze mówiąc, byłby to dla niego lepszy scenariusz, jednak tak się nie stało i Obito przez resztę życia cierpiał i zmienił się nie do poznania. Karin nie jest bardzo kluczową postacią w serii, ale ja ją lubię, a część jej historii jest nietypowa w uniwersum Naruto, co jest spoko, bo Kishimoto lubił powtarzać schematy.
Mianowicie, jako mała dziewczynka była świadkiem śmierci swojej matki po tym, jak ta uzdrawia rannych shinobi Kusagakure do tego stopnia, że wyczerpało to jej całą czakrę. Później, pomimo że Karin tego nie chciała, zmuszono ją do tego, by przejęła obowiązki po matce i teraz to ona była wykorzystywana, zarówno psychicznie, jak i cieleśnie. To mocno ją zmieniło, przez co sama siebie traktowała trochę jak obiekt, który służy głównie do tego, by inni ją gryźli, a przy tym regenerowali swoje siły. Nawet ten ratunek przez Orochimaru nie do końca był ratunkiem, bo i tak była testowana, a jej umiejętności badane, więc musiała dawać się gryźć innym, choć już nie w takiej skali. Nie było to oczywiście tak krzywdzące, jak wiadomo, jakie wykorzystywanie cielesne, ale możemy tutaj zobaczyć pewne podobieństwa, ponieważ dając gryźć się shinobi Kusagakure, czuła się jak śmieć, ale przykładowo, gdy ugryzł ją Sasuke i to już z jej własnej woli, dało się zauważyć ekscytację. Szkoda, że jej rywalka w miłości miała smutniejsze backstory i jest co najmniej 10 powodów na to. Gaara miał smutną historię aż do Talk no Jutsu użytego przez Naruto, czyli dobre 12 lat i to dodatkowo zanim jeszcze się urodził miał przekichane. Jego historia jest bardzo podobna do tej Naruto, ale jak widać perspektywa robi różnicę. Otóż w Gaarze został zapieczętowany Shukaku, co może nie było bardzo oczywiste wtedy, ale Jinchuriki byli odrzutkami społecznymi. Dodatkowo jego ojciec Rasa zrobił to po to, żeby jego syn był bronią ostateczną dla wioski. Co, hej, nie jest najlepszą rzeczą, jaką mogła go spotkać. Mało tego, w dniu jego porodu jego matka, jedyna osoba, która go wtedy kochała, umarła. Później, pomimo tego, że był dość pozytywnym dzieckiem, oczywiście Gaara był wytykany przez mieszkańców wioski, a w zmianie ich decyzji nie pomogło to, że jego piasek działał automatycznie i będąc bardzo młodym, zabił jednego z nich. Ale to nie koniec. Brat Karury, matki Gaary, zajmował się nim i był jedyną osobą, w której miał on oparcie, aż do pewnego dnia, w którym jego własny wujek postanowił go zabić i wyjawił mu tajemnicę, że to jego ojciec zlecił mu tą misję, a także Yashamaru skłamał, że go nienawidził, bo zabił on jego siostrę. Te doświadczenia w bardzo młodym wieku spowodowały u niego, no cóż, niemałe zaburzenia psychiczne, które były oczywiście uzasadnione. Minęły one dopiero, gdy Gaara spotkał Naruto na swojej drodze i cios z główki mu w niej coś tam poprzestawiał. O Tsunade dość niedawno robiłem filmik, ale jest ona z pewnością pechową postacią, co twórca niejednokrotnie starał się nam pokazać. Doświadczona medyczka, ba, najlepsza medyczka w uniwersum, nie była w stanie pomóc zarówno swojemu bratu, jak i ukochanemu, przez co rozwinęła się u niej hemofobia, lęk przed krwią, co umówmy się, jest chyba najgorszą możliwą chorobą, jeśli chodzi o medycznego ninja. I choć mam wrażenie, że jej przeszłość niezbyt dobrze wybrzmiała w samym anime, to jest ona dość smutna. Do tego dochodzi fakt, że gdy ją poznajemy, to Orochimaru graje na emocjach, mówiąc, że może przywrócić życie jej ukochanym, ale też zabił ich mistrza. A jakiś czas później również traci ona Jiraiya, co też jest dla niej sporym ciosem. Tsunade z pewnością nie ma top 1 najsmutniejszej historii w Naruto, ale nawet jeśli jest to silna babka i rzadko po niej widać smutek, to zdecydowanie łatwo nie miała. Uwielbiam Itachiego i nie chcę teraz mówić o tym, czy postąpił on dobrze, czy też nie, bo raczej nie była to najlepsza opcja na świecie, no ale akceptując to, co nam przedstawił Kishimoto, to trzeba przyznać, że chłop ogólnie jest po prostu smutnym człowiekiem, a jego historia nie bardzo odbiega od jego charakteru. Już mając 4 lata widział ofiary wojny, w wieku 8 widział śmierć swojego kolegi z drużyny, przez co przebudził Sharingana, a 3 lata później dołączył do Anbu, gdzie znalazł się w nieciekawym położeniu pomiędzy wioską a klanem. Niedługo później stracił on swojego jedynego przyjaciela Shisuiego, a następnie Danzo postawił mu ultimatum, w którym miał do wyboru wojnę domową, w której wszyscy członkowie klanu Uchiha zginą, albo zamach, którego miał się podjąć, w którym miał oszczędzić swojego brata. Wybierając to drugie, doprowadził do momentu, że na świecie był pojmowany jako zabójca, ktoś skrajnie zły, a nie pomagało w tym to, że należał do Akatsuki, w którym by the way
był znowu szpiegiem Konohy i to wszystko spowodowało, że przez lata musiał ukrywać swoją prawdziwą naturę i udawał inną osobę niż jest. Po to, by jego brat go nienawidził, ale przez to miał stać się na tyle silny, by inni nie mogli mu zagrozić. Nie był to na pewno najlepszy plan na świecie, aczkolwiek trzeba przyznać, że Itachi niejako był zmuszony do podejmowania bardzo nieprzyjemnych decyzji, które tak naprawdę zniszczyły mu życie, bo w świecie Naruto on nadal postrzegany jest jako przestępca, no chyba że w Boruto wydarzyło się coś, o czym nie wiem. Z całą pewnością na wyróżnienie w tym odcinku zasługuje też Naruto, który to w zasadzie był od początku sam, czy Kakashi, który miał cholernie trudne życie i nawet pod niektórymi względami Neji, który to nie znał całej prawdy, przez co stał się arogancki i nienawidził świata. Jednak Naruto to oczywistość, historia Kakashiego jest moim najpopularniejszym filmikiem, a o Neji mówiłem 2 tygodnie temu, dlatego tu ich jakoś szczególnie nie przytaczałem. W Naruto naprawdę dużo postaci bazuje na smutnym backstory, dlatego ciekawi mnie, jakie wam się najbardziej podoba. Może któreś z tych, co przedstawiłem, a może inne. Dajcie znać w komentarzach. To już by było na tyle. Zapraszam na moje mniej lub bardziej martwe socjale. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!